Witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale. Enzo, tu komar lata? W październiku? Karmelek, chodź pokażę się. Chodź, hop, hop, hop. Jest i Karmelek. Jest i Karmelek, jest cała rodzina. Jest Enzo, Karmelek i Roda matka. Cała rodzina. Cała rodzina. No, zaspany. Matko o 4 w nocy nagrywa. I dzisiaj, jak już pewnie widzieliście po tytule tego filmu, będziemy testować markę, którą ignorowałam od miesięcy, jak i nie od roku, a może nawet przez dłuższy czas, a mianowicie Stars from the Stars. Jest to marka, która jest dostępna w Rossmanie i niedawno sama marka się do mnie odezwała, czy chciałabym te kosmetyki sprawdzić. Mówię, dobra, tylko pod warunkiem, że jeżeli sprawdzam te kosmetyki, to mogę swoim odbiorcom powiedzieć szczerze, co mi się podoba, co nie podoba. Marka powiedziała, że nie ma żadnego problemu, nie mają nic do ukrycia, więc jedziemy. Dzisiejszy film jest sponsorowany, ale oczywiście jak to zwykle ma miejsce, będziecie mieli na żywo moje szczere odczucia na temat tych produktów. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj mi się spodobało, a co raczej niekoniecznie, to zapraszam do oglądania dalej. Dobra, zaczynamy od twarzy. Twarz, aktualizacja, już mi się całkowicie złuszczyła. Porządkiem się złuszczyła, raczej ja porządkiem złuszczyłam, że nawet się skaleczyłam. I pierwsze, co dzisiaj przetestujemy z tej marki, to mam podkład. Ten podkład mi się niestety trochę rozlał i mam do wyboru albo Glow Hydro Foundation, albo Soft Matte Foundation. Oba mają napisane, że ma mieć tutaj średnie krycie. W tym nawilżającym mamy Natural Glow Effect, a w tym matującym mamy Soft Focus Effect. I z racji tego, że mam i jeden i drugi, to wjeżdżają dla Was swatche najpierw tego Hydro Glow. To jest lekki, dopasowujący się do kolorytu cery podkład o lśniącym wykończeniu, zapewniający efekt naturalnego glow bez drobinek. Soft Matte to lekki, dopasowujący się do kolorytu cery podkład matujący, jedwabiste, miękkie wykończenie, efekt Soft Focus, lekko zastygająca formuła, gwarancja trwałości, połączenie z komfortowym odczuciem na skórze, a średnie krycie w razie potrzeby można dobudować. Więc chyba jednak pójdę w ten matowy. I jeden i drugi podkład jest bardzo, bardzo leisty. Jak robiłam swatche, no to wszystko mi się po ręce tutaj lało. I oczywiście biorę najjaśniejszy odcień, czyli 01 porcelana. I zobaczymy, jeżeli on jest zastygający, to przy okazji zobaczymy, czy nie będzie się utleniał. Okej, okay, na pewno będę chciała spróbować dobudować to krycie, ale faktycznie coś takie a la Soft Focus jest. A, i w razie czego to, co chciałabym powiedzieć, czego nie powiedziałam w ostatnim filmie. Jeżeli czasami widać jakieś tutaj o takie coś, to ja trochę oszukuję linię włosów i obecnie używam, chodź, z L'Oreala koloru machoniowy brąz, aby sobie tutaj tą linię włosów tak jakby zblendować z tymi rudymi włosami, więc ja swoich nie farbuję, tylko wow! Wygląda jakbym była przypudrowana jakimś takim blurującym pudrem. Postaram się trochę to jeszcze doklepać gąbką. Nie czuję, żeby to jakoś tam wybitnie mocno w tej chwili zastygało na twarzy, ale jest taki delikatny efekt matu. Cera jest taka fajna, satynowa. Okej, okay, ale jestem ciekawa, czy faktycznie mogę dobudować tutaj krycie. Okej. Okay. No dobra, wstępnie ten podkład mi się podoba. Zobaczymy, jak to będzie prezentować się później na sam koniec. Następne, co mam do przetestowania, to to, co lubię najbardziej. Czyli mamy kremowe róże, kremowe bronzery oraz kremowe rozświetlacze. I każdy z tych produktów jest zamknięty w tubce z takim odkręcanym, przekręcanym dozownikiem on-off oraz tą gąbką, z której wyciskamy produkt. I ja w razie czego tych produktów nie używałam jeszcze na twarzy, tylko je swatchowałam, nagrywałam dla Was swatche do filmu, więc dlatego widać, że one są tak jakby używane. I dobra, wzięłam ten rozświetlacz numer 1. Już tu wzięłam ten, odkręciłam, więc go nałożymy. Ok.
Okej. Zobaczymy, czy po przypudrowaniu później będzie się przebijał. Okej, taki skórny, neutralny odcień. A teraz tą dwójkę. Ta dwójka jest znacznie ciemniejsza. I nie wiem, czy ona by bardziej nie siadła pod róż, no ale zaraz zobaczymy. No nie, spoko się blenduje, ale faktycznie trochę widać tej różowej nuty. Więc zaraz ja obie te strony wymieszam. Teraz ja może te włosy trochę zepnę. Ale wydaje mi się, że to się błyszczy na podobnym poziomie, tylko po prostu to wychodzi tak w 100% neutralnie, a to jest, wiecie, z takim lekko różowym zabarwieniem. Więc dobra, teraz to zmieszam. Tu dołożę tego jasnego. A tu tego różowego teraz. Aż mam ochotę to, o, aż tutaj nałożyć. Żeby cały bok twarzy mi się tak błyszczał. Nałożę na nos, chociaż i tak zaraz tu będę się konturować. I teraz z tej samej serii róże do policzków. Wiesz, że ją dla Was słoczę. I z kolei zobaczymy, czy mi się to spodoba, bo one są takie mocno pomarańczowe. Trochę za mocna marchewka. A ten drugi chyba jest jeszcze bardziej intensywny. No, ale trzeba przyznać, że to było w miarę wydajne. Czwórka. I drugą stroną tej gąbki. Mhm. Te róże są matowe, bez żadnych drobinek. Chociaż te odcienie wyszły bardzo podobnie. Po roztarciu nie prezentuje się to źle. Chociaż osobiście chciałabym, żeby to było trochę więcej domieszki różu. No i mamy jeszcze bronzery. Jeden jest ocieplający, drugi jest konturujący. Czyli to jest numer 5 i 6. Oczywiście najbardziej interesuje mnie szóstka, ale sprawdzimy też i piątkę. Teraz kładę szóstkę. I rozcieramy. Dobra, a tu nałożę piątkę, ten ocieplający. Ładnie się to blenduje. Jest fajnie napigmentowane. No moim zdaniem pewnie najfajniej będzie się prezentować połączenie jednego i drugiego. Teraz ten konturujący tu dołożę. I tak by the way, zakochałam się w tym pędzlu z Glam Shopu ST2. Jest on z ostatniej kolekcji. Świetny do konturowania, cudowny. Produkty do kremowego konturowania bardzo mi się podobają. W takim razie ja teraz na chwilę ucieknę, zaraz wrócę, będziemy nakładać korektor pod oczy, ale szybko poza kadrem wykonturuję sobie nos i jak zwykle ma to miejsce, nałożę białą kredkę i nałożę ten bronzer w wersji konturującej. 10 seconds later. Czas na korektor pod oczy i teraz mam w formie takiej z pędzelkiem korektor Cosmic Camouflage, wielofunkcyjny korektor o średnim, dającym się budować kryciu, wyrównuje kolor cery, nabliża, daje nieziemski efekt naturalnego i lekkiego wykończenia bez obciążenia. No i pierwsze co, to mam skojarzenie do korektora, który ostatnio polubiłam z Glam Shopu, ale nie mam pojęcia, kto był pierwszy, czy Glam Shop, czy Stars from the Stars. I oczywiście wzięłam jedynkę, ten najjaśniejszy. I jak robiłam swatche, to widziałam, że on zastyga. Tutaj jest napisane, że natychmiast maskuje zaczerwienienia, cienie niedoskonałości, a w dłuższym czasie pozytywnie wpływa na jakość skóry. I mamy tutaj pełno składników aktywnych, kwas hialuronowy, kwaksyl, gliceryna, witamina E, olej z nasion słonecznika, witamina C. Mhm. No jest faktycznie średnie to krycie, ale po tamtym korektorze przekonałam się do takich korektorów, więc może mi się to spodobać.
ale ten jest bardziej taki mokry, rozświetlający, a ten jednak tak bardziej satynowo wychodzi. I teraz coś, czego nie lubię robić, jak testuję kosmetyki, ale zobaczymy, może wyjdzie z tego coś fajnego. Mam dwa pudry pod oczy i mam puder Pink Nebula, rozświetlający puder pod oczy o takim różowym zabarwieniu, oraz taki bardzo, bardzo jaśniutki White Air Glow, również rozświetlający puder pod oczy. No i dobra, tu pod to oko nałożę ten różowy. Ej, on wcale nie jest taki różowy. Okej. Dobra, teraz wytrę dłoń i drugą stroną pędzla nałożę ten biały. Mam wrażenie, że ja mam tu więcej blura niż rozświetlenia. One w sumie są takie blurujące, a rozświetlenie to jest kwestia takich bardzo, bardzo drobnych drobinek w środku. I w sumie i jeden, i drugi bardzo ładnie rozświetla. Ten różowy myślałam, że będzie taki różowy, różowy, jak w innych markach mamy. Spoko wygląda. Okej. Może to źle zabrzmi, ale czekam na moment, kiedy coś się zepsuje, bo naprawdę na razie jest zbyt pięknie, aby to było prawdziwe, że tutaj wszystko w tym makijażu mi będzie pasować. Dobra, teraz mam do przetestowania puder. I będzie to puder blurujący, Made the Blur with You, puder sypki wygładzająco matujący. Nowy pędzel. Ładnie pachnie. Na razie jestem ładnie wyblurowana i wygładzona. Gdzie niegdzie można zauważyć, o takie widzicie te kropki, no to też jest jeszcze trochę kwestia mojej cery, bo przypominam o tym, że niedawno miałam dosyć inwazyjny zabieg na twarz, więc niektóre takie nierówności jeszcze mogą się przebijać, więc ja zaraz dołożę sobie na wierzch jeszcze jakiegoś bronzera i zrobię sobie baking nosa i zaraz sprawdzimy sobie kolejne, tym razem rozświetlające, prasowane produkty do twarzy i będziemy robić brwi. Czegoś Wam jeszcze nie pokazałam. Podłączę prąd. Od marki otrzymałam taką mini szafę. Boskie, obłęd. Mam zamiar jeszcze nagrywać TikToka i pewnie tej szafy użyję, nagram ją w TikToku, bo jest po prostu tak piękna, tak obłędna. I tutaj też są produkty, których jeszcze nie zdążę w dzisiejszym filmie użyć, na przykład mydełko do brwi czy inny rodzaj pudru. Sądzę, że te produkty sobie zostawię na inny film, ale szafa mega. Mogę chwilowo ją w tle postawić, zanim pojawi się Enzo, bo jak przyjdzie Enzo, to to wszystko zrzuci. I teraz mam do nałożenia trzy rozświetlacze. Te rozświetlacze występują w odcieniu Bouncy Glow, Sheer Pink oraz Moon Glow, czyli Moon Glow, idealny na co dzień szampański. Sheer Pink, jeżeli dobrze wymawiam, to jest dwa w jednym, połączenie rozświetlacza i różu, oraz Bouncy Gold, czyli niepowtarzalny efekt glow mokrej skóry w ciepłym odcieniu. I przede wszystkim te produkty są tak jakby takie trochę półkremowe i to jest ten najciemniejszy. Wcale nie wygląda aż tak ciemno, więc raczej na bronzer by on się nie nadał. Ale weźmy najpierw się za ten różowy, ten najbardziej mnie interesuje. No tak, to jest mocno rozświetlający róż, więc od razu to rozcieramy. Trzeba wpracować w cerę. Ale nie robi się jakaś tragiczna baza, w sensie takim, że się odcina w jakimś brzydkim stopniu, w brzydkim odcieniu. Czyli już wiem, że to chcę również na nosie. Jestem ciekawa tego jasnego, bo on na swatchu jakoś tak wybitnie się nie prezentuje. To daje takie subtelne rozświetlenie. Ja bym bardziej powiedziała, o zobaczcie na uchu tutaj. Ja bym mogła to nazwać jako puder rozświetlający, nawet taki, o, na większość twarzy.
Zależy, kto jaki lubi efekt, tak? Ale... O. Zastanawiam się, czy jeszcze tą trójkę jakoś tu zmieszczę. Może tutaj. Nie zepsuję tego. No w sumie nie. Wszystko się ładnie wtapia. Jedziemy dalej. Może później znajdę jakiegoś haka. W międzyczasie chciałabym nawilżyć sobie usta i mam coś takiego jak Fizzly Jelly Lip Balm. I to jest musujący balsam, by ugasić pragnienie twoich ust. Są tu bąbelki, odświeżenie i nawilżenie. I dostępny w trzech smakowitych wersjach inspirowanych ulubionymi napojami gazowanymi. Tym ciemnobrązowym, czyli cola. Aha, i ta kola nawet wychodzi transparentnie. To jest cytrynowy, zielony jest cytrynowy. Czyli to by było coś pewnie na zasadzie Sprite'a. I pomarańczowym, czyli by była Fanta. No, czy to bąbelkuje? No raczej nie, ale czuję chłodzenie. I tutaj jest wegańska formuła z dodatkiem substancji drażniących, poprawia krążenie i powoduje, że usta wydają się większe. Okej, okay, no dobra, niech sobie chwilę posiedzi. I teraz będziemy robić brwi. Mamy cienkie kredki o nazwie Brow Definer i są dostępne 3 odcienie. I są to wykręcane, cieniutkie kredki, które standardowo, klasycznie mają z drugiej strony grzebek. I mamy jeszcze Fluff Eyebrow Pencil i mamy tutaj 3 dostępne odcienie i z kolei jest to kredka w postaci takiego większego trójkątnego sztyftu, wykręcana, automatyczna i tutaj nie mamy grzybyka, tylko mamy taką szczoteczkę. I dobra, 023 Brown. Za takimi aplikatorami, może nie aplikatorami, za takim kształtem tych kredek do brwi jakoś nigdy nie przepadałam, ale zobaczymy. Ale to też jest kwestia indywidualna, bo ja lubię kredki, które są bardzo, bardzo precyzyjne. A to jest właśnie raczej na tej zasadzie, żeby szybko brwi uzupełnić kolorem, rozblendować tą szczoteczką i iść dalej w świat. A ja muszę sobie porządnie kształt wyrysować. A teraz tą cienką kredką Brown 12 bym narysowała może takie mini włoski. Okej, cienka, precyzyjna. W sumie taka sama kredka, jak mamy również i w innych markach. To tutaj wezmę tą ciemniejszą. Fajnie, że przez ostatnie lata te kredki, właśnie te super cieniutkie, stały się tak popularne i szeroko dostępne. To jest fajnie precyzyjne. Tylko oczywiście przy każdej takiej kredce trzeba pamiętać o tym, żeby tego kładu za mocno nie wykręcać, aby sobie produktu nie połamać. Podrzeźbię sobie brwi korektorem i zaraz nakładamy żel. 5 minutes later. Przy okazji zgarnęłam sobie baking nosa i teraz jedziemy z żelem do brwi. I mamy tutaj silikonową szczoteczkę z takimi małymi, krótkimi włoskami. I to ma być super mocny żel do stylizacji brwi, transparentny. Się coś nakłada? Okej, zaczynam czuć taki opór na brwiach, w sensie na włoskach. Jeszcze są tu chwilowo plastyczne. Dobra, chwilę zaczekamy i jeszcze wrócę do tego najjaśniejszego rozświetlacza i chcę go zobaczyć na nosie. On jest naprawdę jaśniutki. Jeszcze pod łukiem brwiowym. Ła. Dobra, jak widać, on ma takie subtelniejsze wykończenie i jest bardzo, bardzo jasny. Więc jeżeli szukacie naprawdę takiego bardzo, bardzo jasnego rozświetlacza, ale żeby nie był za mocny, to ok. A z drugiej strony, na drugiej brwi, chciałabym sprawdzić ten Bouncy Gold.
Bo on jest dosyć ciekawy. On niby jest ciemny, ale tak jakby nie ma bazy. No. No, ten lepiej się wtapia. I też nie jest taki nachalny, jest delikatniejszy. I zobaczcie, jak biorę go, nakładam, to widać, że on ma taką półkremową konsystencję. No, rozświetlacze takie, takie po prostu, nic wybitnego, ale błyszczeć się błyszczą. I dobra, brwi, okej, zaczynają sztywnieć. Zanim przejdziemy na przybliżenie, no to klasycznie, co mamy tutaj do nałożenia na oczy. Na oczach dzisiaj przetestujemy tą paletkę Color Constellation i ta paleta w środku ma tu lusterko i mamy... No, gdzieś tak niecałą połowę cieni w matach. Trzy cienie foliowe zachwycają blaskiem, dając efekt błyszczącej tafli. Idealne tło dla brokatów, a nałożone na bazę czy cień matowy rozświetlą każdy makijaż. Paletę uzupełniają matowe brązy i beże o ultrakremowej, aksamitnej konsystencji. Wszystkie cienie łatwo się aplikują, blendują, utrzymują przez wiele godzin. A później mamy jeszcze trzy maskary. I mam maskarę w kolorze czarnym, mam maskarę w kolorze takim kobaltowym oraz brązową. I no, postaram się trochę jako tako je sprawdzić, ale znając życie, i tak na sam koniec przykleję kępki. Oraz mam jeszcze coś takiego jak Precise Duo Liner i Pencil. I to jest w kolorze czarnym, podwójna kredka i liner. To już sobie swatchowałam. Wydaje się być to wodoodporne. Po drugie, kredka jest dosyć sztywna i ten aplikator też jest dosyć sztywny od linera. Więc postaram się również tym zrobić później kreski, więc przechodzimy na przybliżenie. Dorobiłam jeszcze kilka piegów i teraz możecie z bliska zobaczyć, jak prezentuje się cera. W ogóle jak okolica pod oczami ładnie się prezentuje, tak gładko, ale nie jest, wiecie, tak mocno zakamuflowana, o, w ten sposób nawet czoło ładnie się prezentuje. No i teraz jak to zwykle na miejsce przypominam o tym, że oczywiście nie mam nic, co w jakikolwiek sposób mogłoby pomóc tym cieniom. Jest tutaj sucho i sądzę, że zaczniemy od tego cienia. Pewnie będziemy głównie na tych trzech matach bazować. Te sprawdzimy do rozcierania, a później coś położymy błyszczącego na jednym i na drugim oku. No to zaczynam od tego brązu połączonego trochę z brzoskwinią. I od razu na drugie oko, bo z matami tu więcej raczej nic nie podziałamy. Na razie spoko. Teraz ten najciemniejszy brąz. No i trochę zaczyna mi się usypać. Więc trzeba trochę ostrożniej. I od razu ten brąz tu na dół. I tutaj mam taki średni, jasny brąz. Bardziej bym powiedziała, że taki ciemniejszy, cielisty cień. Ten kolor spoko. Tylko tyle, że o. On ani konturujący, ani z tym stylu. Tylko tyle, że myślałam, że nim o sobie tu porozcieram, ale on jest trochę, jak widać, za jasny. Więc będę go łączyć z tym ciemniejszym. I jak to zwykle ma miejsce, tak byle jak, niechlujnie, patrzę po prostu, jak te cienie się łączą ze sobą. I te maty naprawdę fajnie się blendują. Może to nie jest aż tak aksamitne jak ta paleta Make Up by Mario, ale no to też jest zupełnie inny przedział cenowy. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. No i już takie podstawowe cieniowanie mam zrobione. Wezmę ten najjaśniejszy beż. On jest, wow, on jest niemalże biały. Czyści, czyści. Osypka zgarnięta. Sobie o trochę tak przejadę. No i teraz spróbujemy tego cienia. Oczywiście paluchem na sucho. Okej, to jest trochę taka zwykła perła. To może coś z tych foliowych. Wezmę pomarańcz. O, o, ten ładny. Jest taki mięciutki, kremowy. A tu może ten fiolet.
Ja później to jakoś wymieszam, żeby te oczy były w miarę symetryczne. A te trzy cienie są tutaj totalnie brokatowe. No i ciekawe, czy ten brokat się na to przylepi? No niby jako tako. Trochę się trzyma. Wziąłam ten środkowy brokat. No nawet. Tutaj dołożę jeszcze trochę tego fioletu, tej folii. I foliowy brokat. Foliowy. Fioletowy brokat. Jestem w szoku, to się trzyma. Dobra, chyba sobie trochę jeszcze tym brązem tu podcieniuję trochę. I zaraz przechodzimy do kreski. Już chyba nie wyrównam tych oczu, będą takie. I powiem Wam, że jestem w szoku, jestem zdziwiona, że ten brokat się trzyma. Oczywiście jak dotknę oka, no to trochę się to transferuje, no ale bez żadnego kleju, więc no tutaj trochę mi się rozgiosło, ale doskonale wiecie, że ja brokatów nie używam, więc i tak jest dobrze. I teraz sprawdzimy sobie ten dwustronny liner, liner i kredkę. I zobaczmy, jak się tym rysuje. Podoba mi się to, że ten liner jest sztywny, więc samą końcówką nawet na pionowo można wyrysować kreskę. Zobaczmy tą kredkę. O, kredką można sobie też szkic zrobić. Teraz bym chciała wewnątrz i nie oddychać. Gdzieś tutaj. Nie, chyba jednak tu muszę pędzelkiem wjechać. I chyba wiecie co? Wezmę jakiś brązowy liner. Czarne to obawiam się, że tu jest za ciemno, ale tu czarne zostawię. I zrobimy jeszcze tak, że podkręcę rzęsy i przykleję kępki, bo sądzę, że maskary nie będzie widać już przy tym makijażu. Tym bardziej, że no, nie ma u mnie za wiele co tuszować, a tu mam na przykład brązową maskarę. No i na tym brokacie niewiele widać. Dokończę kreskę, tu trochę brązowej dorobię. Wytuszuję rzęsy górne, a dolne wytuszujemy sobie razem brązem albo może niebieskością. Ok, przykleiłam kępki i to są kępki Pau Lashes C 0,10 mm z Many Beauty. I na usta położyłam idealną konturówkę z Glam Shopu. Wewnętrzny kącik dokończyłam brązowym linerem z Affectu. I teraz spróbujmy tej brązowej maskary tutaj, na dolnych rzęsach. Dłuż do rzęs zwiększający objętość brązowy. Bym powiedziała bardziej, że wydłużający. Ten niebieski bym może... O, tu na końcówki wjechała. Żeby był taki kolorowy akcent. Ten niebieski się nawet przybija. I niebieski też jest opisany jako tusz zwiększający objętość. I jeszcze raz tym brązowym przejadę. A few moments later. Ok, tak prezentują się oczy i jeszcze to, co mam do nałożenia, to jest błyszczyk. Mam dwa kolory, 25 i 26 i to jest wegański błyszczyk i to jest nawilżający błyszczyk. I tu jest w ogóle, zobaczcie, jaki dziwny aplikator tu jest. On jest ogromny. I to jest taki, bym powiedziała, nawet półkryjący błyszczyk, bo zobaczcie, ile to jest koloru. Taki kremowy. I ładny ten odcień jest. Nałożyłam numer 25. Spoko, pasuje do tej konturówki. Okej, ogarniam włosy, zamontuję biżuterię i widzimy się na podsumowaniu. I właśnie to, o czym zapomniałam powiedzieć, zanim przeszłam do oczu, to miałam powiedzieć o żelu do brwi. Tu jest sztywno.
jest bardzo sztywno, więc niestety mamy ten efekt błyszczenia się włosków. Jeżeli komuś to przeszkadza, no to tutaj jest ten jeden minus, ale ogromny plus jest taki, że no to jest bardzo sztywne. Te brwi nie mają prawa się ruszyć. I teraz przechodząc do podsumowania. To, co mogę powiedzieć na temat dzisiaj przeze mnie testowanych kosmetyków, i to jest moja opinia, która nie byłaby zależna od tego, czy ten film jest w tej chwili sponsorowany, czy nie byłby sponsorowany, tylko po prostu bym przetestowała te kosmetyki sama z siebie. Uważam, że wszystko jest tutaj poprawne i jest bardzo dobrej jakości. Oczywiście nie ma tutaj nic innowacyjnego i nowego, czego nie ma w innych markach, ale są to produkty dobre. Dzisiejszy makijaż mogę uznać za naprawdę w 100% udany i wiem, że po niektóre produkty będę sięgać dalej. Z pewnością może podsumujmy to, co mi się najbardziej podoba, bo tak to mówię, wszystkie produkty są dobre. Nawet ta paleta do oczu, która osobiście nie będzie przeze mnie używana, bo te kolory są za jasne, błysków nie używam, to jest naprawdę dobra i brokat trzyma się bez żadnego kleju, co jest dla mnie niespotykane. To, co mnie na pewno zainteresowało i będzie dalej przeze mnie używane, z pewnością to, co znalazło się pod oczami. Zarówno podoba mi się, bardzo podoba mi się ten korektor pod oczy, jak i te pudry sypkie pod oczy. Osobiście nie widzę tutaj większej różnicy pomiędzy tą wersją różową a transparentnie białą, ale tak czy inaczej jedno i drugie pod oczy prezentuje się bardzo ładnie. Korektor bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo podoba mi się również ten podkład. To już widać było na samym początku i ten podkład na pewno będzie przeze mnie dalej używany. Produkty do brwi nie są innowacją, nie jest to nic nowego, ale z przyjemnością dalej będą przeze mnie używane, bo to są takie kolory, które u mnie się sprawdzają. Puder do twarzy też bardzo spoko. Bardzo ładnie wyblurował dodatkowo twarz. Z pewnością produkty do konturowania, rozświetlania i może róże to nie, bo róże to nie jest koniecznie mój vibe kolorystyczny, chociaż nie są złe, ale na pewno rozświetlacze i bronzery kremowe dalej będą przeze mnie używane. I powiem Wam, że ten balsam, który trzymałam na ustach, za dwa razy go dokładałam, ten o zapachu czy smaku coli, pomimo tego, że nie musuję, to bardzo fajnie usta zmiękczył i przygotował do makijażu. Więc szczerze, myślałam, że na którymś etapie gdzieś w tym makijażu będzie totalna klapa. Nie spodziewałam się czegoś takiego i jestem bardzo miło zaskoczona. Więc jak to zwykle ma miejsce, czekam na Wasze komentarze. Z pewnością wiele osób już miało w rękach chociaż z jeden produkt z tej marki, więc jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tych produktów. Jak to zwykle ma miejsce, będzie mi bardzo miło, jeżeli ze mną oraz innymi oglądającymi podzielicie się swoimi opiniami na temat tych kosmetyków i możecie też przy okazji polecić mi oraz innym oglądającym, co z tej marki jest Waszym ulubieńcem i sprawdza Wam się w codziennym makijażu. A więc dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli przyjemnie się oglądało, to poproszę o kciuka do góry pod tym filmem. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału i odsyłam jeszcze na mojego Instagrama oraz TikToka, bo sądzę, że już pod koniec tego roku trzeba się przyłożyć mocniej do prowadzenia również tamtych profili. A więc dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że już niebawem widzimy się tam oraz tutaj na moim kanale. A więc do następnego i na razie.